Witajcie kochani, nazywam się Małgosia. Jestem tutaj po to, żeby powiedzieć wam o tym, że spotkałam żywego Jezusa Chrystusa. Ja teraz się modlę, kochani, o was. Wzywam imienia Jezus nad waszym życiem. Wzywam cię, Duchu Święty, do życia tych dziewczyn, do życia tych przechodniów, którzy teraz tutaj są na tym miejscu. Duchu Święty, przyjdź do nich i objaw im Jezusa Chrystusa. Objaw im żywego Boga, którego ja spotkałam. Ojcze, dziękuję ci za to, co mnie spotkało w życiu. Dziękuję ci za to największe szczęście, które mnie spotkało. Za to, że ja spotkałam się z żywym Bogiem i że dzisiaj mogę głosić Jezusa Chrystusa. Dziękuję ci za to, że ty uleczyłeś wszystkie moje choroby, że zdjąłeś ze mnie alergię, że uleczyłeś też moje złamane kostki. Dziękuję ci, że zabrałeś depresję z mojego życia. Dziękuję ci, że ja odnalazłam prawdę w moim życiu, że znalazłam prawdę o samej sobie, że ty skonfrontowałeś mnie z tą prawdą, bo ty jesteś drogą, prawdą i życiem. Jezus, ty jesteś prawdziwym, żywym Bogiem. Nie jesteś jakąś tajemnicą, którą zgłębiałam w moim religijnym życiu. Nie mogłam się przebić przez ścianę religijną, a ty jesteś tak blisko w moim sercu. Wystarczyło, że uwierzyłam w ciebie. Uwierzyłam, że ty odpowiadasz na moje pytania i przyszedłeś i zacząłeś mówić do mnie w momencie, kiedy zrezygnowałam z religii. Dziękuję ci, Jezus, że ja jestem na wolności, że jestem wolnym człowiekiem, bo ty jesteś Bogiem wolności, ty jesteś Bogiem prawdy, ty jesteś Bogiem miłości. Dziękuję ci, Jezus, że jesteś realny. I takiego Boga, kochani, wam głoszę. Zawołajcie, kochani, zawołajcie, przyjaciele, do Jezusa. On jest na wyciągnięcie ręki, on naprawdę jest blisko. Nie trzeba się starać, nie trzeba wykonywać jakichś uczynków religijnych, nie trzeba zdobywać jego przychylności swoimi dobrymi uczynkami. Wystarczy otworzyć swoje serce, kochani. Do tego was namawiam i to wam dzisiaj głoszę. Otwórzcie dzisiaj swoje serca dla Jezusa Chrystusa, który poszedł na krzyż, wziął każdą waszą chorobę, każdą waszą troskę, każde zagubienie w życiu. On to wszystko wziął. On jest Bogiem, który ci otworzy każde drzwi, które są dzisiaj zamknięte przed tobą. On otworzy te drzwi. Wystarczy, że do niego powiesz o problemie, a on natychmiast odpowie, bo to jest dobry Bóg. To jest, kochani, to jest nasz Zbawiciel. On za nas umarł. Wystarczy odpowiedzieć na jego miłość, kochani. I dzisiaj, kochani, modlę się o to, abyście otworzyli swoje serca dla Jezusa Chrystusa, Pana i Zbawiciela. On jest jedynym Panem Zbawicielem. On jest królem. Wzywam nad tym miastem, nad Warszawą. Wzywam imienia Jezus na całą Polskę. I modlę się, Ojcze, o to, aby ludzie byli uwalniani z każdej niewoli psychicznej, ze wszystkich lęków, ze wszystkich tych opresji, które teraz przyszły na świat. Ja się modlę mądrość dla ludzi, aby nie dali się zniewolić, aby otworzyły się ich oczy. Jezu, ja ściągam z ich oczu zasłony. Ojcze, ja się modlę o zdjęcie tych zasłon z oczu, żeby ludzie przyjrzeli na oczy i zobaczyli, jaka jest prawda. Ty jesteś Bogiem miłości, a system nas zniewala. Dlatego, kochani, jesteśmy wolnymi ludźmi i kiedy poznamy Jezusa Chrystusa, będziemy prawdziwie wolni. Amen.